Błędy popełniane w tradingu potrafią być kosztowne. Często musi minąć trochę czasu, zanim wygrzebiemy się z nich i takiego efektu mentalnego, który zostawiają po sobie. A co jeśli, by tak uczyć się na błędach innych? Dzisiaj w piątym i ostatnim odcinku serii mindsetowej zobaczysz 5 perspektyw 5 różnych osób na temat ich największych błędów popełnionych w tradingu. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z wcześniejszymi nagraniami z tej serii. A teraz startujemy, więc zostaw lajka na dobry początek. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to kliknij suba, żeby nie ominąć następnych nagrań. No pierwszy do głowy to mi przychodzi właśnie ten jakby overtrading, w sensie, że za dużo godzin siedziałem przy wykresach, żeby to ograniczyć do kilku godzin, no maksymalnie do 4 godzin. No to sprawa jest, po tylu latach jest banalnie prosta. Przede wszystkim nie szedłbym jak gdyby własnym torem, własną drogą, tylko między innymi właśnie szukaniem takich osób, które kurczę mają w tym jakieś swoje doświadczenie, sukcesy. Szukanie mentora to jest sprawa kluczowa, bo naprawdę może nam to tak skrócić tą drogę do efektów końcowych, prawda? Kurczę, no samemu to będziemy się borykać z każdym problemem, który jest w tradingu, z każdym jednym. Jeśli mamy mentora, no to możemy uniknąć wielu sytuacji takich, kurczę, emocjonalnie wyniszczających, nie? Przyspiesza efekt końcowy o lata. Edukacyjnie trading zacząłem z wami, ja się tradingiem wcześniej nie zajmowałem. Co bym sobie powiedział? Słuchać to, co Paweł mówi, bo tam jest wszystko powiedziane, wszystko jest powiedziane. I później jak na przykład rozmawiasz z Pawłem, spotykasz się gdzieś tam, czy tam czatujesz, to jest, zrobiłem to. Ale dlaczego? Przecież ja ci mówiłem, żebyś tego nie robił, nie? No ale to jest to właśnie, po prostu. Tylko, że my jesteśmy tak, jako ludzie stworzeni, że no, musisz tego doświadczyć po prostu sam. To tak jak moje dziecko, mówisz, nie kładź tam ręki, bo się oparzysz. Nie dotykaj kuchenki, bo się oparzysz. I tak zawsze dotknie, nie? No ciekawość chyba, czy coś. No to jest to, co bym zmienił, nie? Starałbym się po prostu nie popełniać jego błędów na nowo. No bo on to, wiesz, wszystko też sam przeżył, tak? Z tego to się bierze, z doświadczenia. Za szybko włączył mi, znaczy w ogóle, że włączył mi się w ogóle syndrom Boga. Wiem wszystko, w sensie mam z tego swoje, bo ja akurat byłem mocno nastawiony na DML-a na początku, ten DML mi bardzo odpowiadał, te poziomy i to wszystko mi się zgadzało. Wszystko wiem, no ja jestem, powiem, gość, nie? Uh-huh. I to się wszystko połączyło ze sobą, jest syndrom Boga się włącza. Jeszcze miałem przykład z tego pierwszego kampa gościa, który gdzieś tam swoje mocno zarobił, nie brałem pod uwagę innych aspektów z tym związanych. Boże, no trzeba wchodzić i to był podstawowy błąd. Na pewno to, żeby ogarnąć strategię PAK, bo przez to chyba, że wcześniej był ten program troszeczkę inaczej ułożony, ten PAK znajdował się na samym końcu, przez to chyba tak to wszystko odłożyłam na bok. Stwierdziłam, że mam już jakieś tam podstawy, mam kilka innych strategii, po co mi ta akurat konkretna? No nie mogę powiedzieć, że jakiś błąd popełniłem w zarządzaniu kapitałem na koncie realnym, no bo tak naprawdę dużo tam jakichś strat nie miałem na koncie realnym, więc tutaj akurat wiem, że moi koledzy mieli takie sytuacje, w których palili całe konta i pozbywali się całego kapitału z konta, ale no ja akurat takiej sytuacji nie miałem, więc tutaj na ten temat akurat nie mógłbym się wypowiedzieć, ale na pewno bym statystyki robił od samego początku, bo to mi długo zajęło, żeby doszło to do mnie, że to jest ważny element, który, bez którego tak naprawdę ciężko tutaj cokolwiek zrobić. A jakieś pozostałe dwa jakby ci przyszły do głowy? No to jest jeden taki element, który akurat mi przychodzi do głowy, to skakanie z systemu na system i sprawdzanie tych indykatorów, tych EA i tak dalej, no całe mnóstwo. A tak naprawdę, jeśli chodzi o strategię, no to wiele strategii działa, tylko że to z nami jest problem, a nie ze strategią. Trzymanie się zasad to jest tak chyba sprawa kluczowa, bo oczywiście pojawią się na rynku sytuacje, gdzie dana strategia w danym okresie, ona nie będzie funkcjonowała. To nawet powiemy, że PAK też ma takie okresy, ale przychodzi etap, że spina się wszystko. No i to jest właśnie ten przesuwający się stop loss, o którym przed chwilą mówiłem, nie? Uh-huh. To jest to, co bym postarał się wcześniej wykluczyć. To też by mnie to kosztowało dużo mniej zdrowia i nerwów na samym początku, nie? A tak to wszystko dalej.
Może jakbym wcześniej doszedł do wniosku, że statystyki są bardzo fajną sprawą, to też by było lepiej, no ale no nie można wszystkiego, wiesz, w pierwszym tygodniu ogarnąć albo zrozumieć, nie? No to trochę czasu to jest. Ja myślę, że u mnie akurat to wszystko idzie dobrym tempem, może nie jakimś szybkim, bo ja jakoś też dużo czasu temu nie poświęcam, bo nie mam kiedy. Dużo bym nie zmienił tak naprawdę. To są te dwie rzeczy. Słuchałbym tego, co mówią starsi, bardziej doświadczeni w tradingu, te przesuwające się stop lossy. To by... Miałbym więcej lizaków teraz. Drugi błąd był, że zbyt długo, na pewno zbyt długo siedziałem przy tym wszystkim, w sensie w rytmie dziennym. Czy o edukacji samą, czy trading? Trading jako taki. Trading jako taki, siedzenie przy wykresie od rana do wieczora czasami. To nie był overtrading stricte, taki wiesz, że za dużo z transakcji, tylko że za dużo siedzenia, szukania, patrzenia na wykresy. W pewnym momencie zaczyna ci się wszystko mieszać, w pewnym momencie już nie wiesz, co masz zrobić. I finalnie wychodzisz po pierwsze, że zmęczony, po drugie bez trade'u, po trzecie sfrustrowany, a po czwarte na drugi dzień wstajesz, chcesz wstać i to wszystko odrobić. Może też bardziej skupić się na zadaniach. Nie gnać do przodu z materiałem, tylko robić zadania. Jeżeli coś mi dalej nie wychodzi, to wracać do tego, a nie zrobiłam odhaczone, idę dalej. Myślę, że skupić się też na strategii, jeżeli jakoś robimy, żeby po prostu dociągnąć ją do końca, bo ja na przykład na samym początku skakałem od strategii do strategii. Zrobiłem połowę tej i już zacząłem następną, później chciałem je łączyć i tak niby wszystko wiedziałem, ale nic nie wiedziałem. Bo trochę z tej, trochę z tamtej, ale żadnej do końca nie dociągnąłem. Więc jeżeli miałbym od początku zaczynać, no to każdą strategię po kolei bym dociągnął do końca, skrupulatnie robiąc statystyki, no dziennik też prowadząc. No i wstrzymał na pewno bym się z kątem realnym. Do momentu, aż dojdę do takiej sytuacji, że będę pewny siebie na rynku i to na przykład traktować konto realne jak konto demo jak konto realne. Odrabianie na siłę strat. Nie trzymanie się konsekwentnie tego, co chcesz rozgrywać, tylko ja chcę odrobić. Miałem stratę i chcę odrobić stratę jak najszybciej. Zwiększam pozycję, zwiększam wielkość pozycji, bo tu mi wejdzie, bo to ja sobie to wszystko odrobię w ciągu 2 godzin na przykład. A okazuje się, że rynek robi zupełnie co innego i niestety brak konsekwencji, to może kolejny błąd, brak konsekwencji kończy się i kolejnymi stratami. I to też znowu Pablo powtarza, bądź konsekwentny. A dlaczego kurwa ja nie byłem konsekwentny? No bo chciałem szybko zarobić, odrobić swoją stratę. No i emocje, no i o. Chciwość, o której mówiliśmy na samym początku. Dokładnie, chciwość, emocje, które są w tradingu, są, ale jeżeli nad nimi nie umiesz panować, nie umiesz się nad nimi... Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, nie umiesz zarządzać emocjami w tradingu, to niestety... Jest słabo. No i trzecia, co pewnie najważniejsze, że za każdym razem, jak przestawałam prowadzić dziennik, to gdzieś mi wszystko uciekało, coś mi się nie spinało, no, raptem to ciekawe. SL-e zaczęły wchodzić jeden po drugim. Dziwna sprawa. To jest jakoś skorelowane ze sobą. Naprawdę dziwna sprawa. Nie spodziewałbym się tego w ogóle. Czyli prowadzenie dziennika numer 3. Zaraz obok widzisz z kolei wideo, w którym to Pablo dzieli się swoimi największymi błędami popełnionymi w tradingu. A jeżeli obejrzałeś do końca, to zostaw poniżej komentarz o treści trading. Aha, tak jak mówiłem na początku, to ostatnie nagranie z tej serii, ale już niedługo pojawią się u nas nowi goście, więc poznacie też inne punkty widzenia. Jeśli masz jakieś pytania, które mógłbym zadać osobom, które z nami współpracują, to podziel się nimi koniecznie w komentarzu.